Dobry wieczór, szanowni państwo. Wiem, że już się zbieracie. Szanowni państwo, o tak sobie przyciszę, żeby dźwięk był lepszy. Jedną z procedur, której może zostać poddana kobieta w trakcie leczenia niepłodności, jest stymulacja jajeczkowania. Co to takiego? Jaki jest tego cel? Kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba poddać się stymulacji? I czy zawsze stymulacja pomaga? Z odpowiedzią, wyjaśnieniem wątpliwości przychodzi dziś do nas profesor Grzegorz Polak, specjalista ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości w Klinice Ovum w Lublinie. Dzisiaj taki krótki wstęp. Zapraszam już pana profesora. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dobry wieczór. Pozdrawiam z Lublina. Dziękuję jeszcze raz za ponowne zaproszenie. Naprawdę nie, bardzo się my dziękujemy. My dziękujemy, bo to jest zawsze dla nas ogrom wiadomości i wsparcia, bardzo, bardzo dużego wsparcia, które jest bardzo potrzebne, żeby po pierwsze nieść ten kaganek oświaty dla kobiet potrzebujących, dla mężczyzn również potrzebujących, bo wiem, że często nas oglądają, ale również, żeby ten kaganek oświaty szerzyć wśród społeczeństwa, żeby ta informacja, te informacje na temat inseminacji in vitro, klinik leczenia niepłodności, żeby szły z samego źródła, te prawdziwe informacje, na tym bardzo nam zależy, dlatego ja bardzo dziękuję, że pan ponownie przyjął od nas zaproszenie. Panie profesorze, dzisiaj mamy bardzo ważny temat, stymulację. Wiem, że pan ma prezentację dla nas, więc zanim zaczniemy rozmawiać i zanim będę przekazywać pytania, które jak najbardziej, zapraszam szanowne panie, możecie zadawać jak zwykle w komentarzach. Przejdziemy przez prezentację, a potem przejdziemy do waszych pytań, więc spokojnie, drogie panie, zostawiajcie w komentarzach, po prezentacji przekażę panu profesorowi. Ja już w tym momencie oddaję głos, zejdę całkiem z wizji. Panie profesorze, proszę prezentację w pokaz slajdów już zrobić, dobrze? Okej. Okay. I ja już uciekam, będę pana obserwować, będę wszystko widzieć, jak pan skończy, proszę mnie zawołać. I ja uciekam. I proszę zaczynać, oddaję głos. Dobrze, mam tylko pytanie, czy mnie widać w takim razie? Czy widać prezentację? My pana widzimy, prezentację również widać. Świetnie. Więc zacznijmy od tego, co jest celem stymulacji jajeczkowania. Celem stymulacji jest uzyskanie właśnie tego momentu, czyli owulacji. Średnio cykl płciowy u kobiety, jak Państwo wiecie, trwa około 28 dni. Pierwsza faza to jest faza właśnie, kiedy rośnie pęcherzyk, on podlega selekcji, dominacji. Mamy jeden pęcherzyk, który pęka i uwalnia komórkę jajową. Czyli to jest właśnie jajeczkowanie, uwolnienie komórki jajowej. Na to miejsce tworzy się ciałko żółte, wydziela progesteron, który też jest potrzebny oczywiście do zajścia w ciążę. Natomiast to jest celem stymulacji. Wzrost pęcherzyka odbywa się pod wpływem FSH wydzielanego, folikulotropiny wydzielanej przez przysadkę mózgową, natomiast pęknięcie po wyrzucie LH, hormonu luteinizującego. Ten moment chcemy osiągnąć. W mojej prezentacji, zresztą dosyć krótkiej, będę się posiłkować naszymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz sekcji płodności i niepłodności PTG, do której zresztą jestem w obu, czy jestem członkiem. W każdym bądź razie farmakologiczna stymulacja jajeczkowania jest postępowaniem z wyboru u kobiet z zaburzeniami owulacji, u których nie występują inne czynniki niepłodności. Natomiast jeżeli mamy niepłodność spowodowana, mamy jajeczkowanie, ale nie znamy przyczyny niepłodności, endometriozę, czynnik męski, wtedy nie ma to sensu. Oczywiście od razu powiem, uprzedzając pytania, że mówimy to o stymulacji jajeczkowania, kiedy planujemy naturalne poczęcie. Inne są nieco zasady postępowania przy inseminacji domacicznej, którą omawiałem niedawno tutaj u Państwa. Także o tym w tej chwili nie mówimy. Wtedy stymulujemy nawet w sytuacji, kiedy są cykle owulacyjne czasem. Natomiast jeszcze raz, mówimy w tym momencie tylko o sytuacji, kiedy kobieta naturalnie nie jajeczkuje. Czyli nie mamy jajeczkowania, mamy prawidłowe plemniki, mamy dobrą macicę, prawidłową, bez wad, bez mięśniaków oraz drożne jajowody. I kiedy taka sytuacja ma miejsce? Mamy w sytuacji, kiedy mamy niewydolność układu podwzgórzowo-przysadkowego, czyli podwzgórze, przysadka mózgowa nie wydzielają hormonów stymulujących jajnik. Jest to bardzo rzadkie i tym się nie będziemy absolutnie zajmować. Natomiast najczęściej, bo to jest 95% problemów z jajeczkowaniem, to zespół policystycznych jajników i tu stymulujemy jajeczkowanie.
Oczywiście jajeczkowanie stymulujemy także w technikach wspomaganego rozrodu, przede wszystkim, prawda, przy in vitro odpowiednimi protokołami, ale też tym dzisiaj się nie zajmę. Dzisiaj tak naprawdę chodzi mi o stymulację jajeczkowania w zespole policystycznych jajników. Jakie są cele stymulacji? Tutaj sobie pozwoliłem jeszcze z 2007 roku wymienić te cele. To był konsensus europejsko-amerykański, prawda? I tak naprawdę do chwili obecnej, to są niedawne rzeczy, nic się nie zmieniło. Celem powinien być rozwój jednego pęcherzyka i co za tym idzie, uzyskanie pojedynczej ciąży. Ciąża mnoga jest powikłaniem naszej działalności, to Państwo myślę już wiecie. Tutaj oczywiście bardzo ważny jest poród zdrowego dziecka i to pośrednio wiąże się właśnie z tą ciążą pojedynczą, a nie mnogą. Jakie są ryzyka stymulacji jajeczkowania? Przepraszam, zespół hiperstymulacji i właśnie ciąża mnoga, która jeszcze raz jest naszym powikłaniem. Indukcja jajeczkowania, jeżeli stymulujemy kobietę, może spowodować wzrost nadmiernej liczby pęcherzyków, czyli nie jednego, ale dwóch, trzech, a nawet całkiem większej liczby. W związku z tym istnieje ryzyko ciąży wielopłodowej, dlatego stymulacja jajeczkowania zgodnie z obecnymi rekomendacjami powinna być monitorowana ultrasonograficznie, żeby w odpowiednim momencie zareagować, jeśli tych pęcherzyków jest po prostu za dużo. Co stosujemy? Lekami pierwszego rzutu w przypadku zespołu policystycznych jajników jest cytrynian klomifenu, czyli Clostilbeget, prawda, w dawce 50 do 150 mg przez 5 dni, lub letrozol, dawki 2,5-5 mg przez 5 dni. Tych schematów zresztą z letrozolem jest o wiele więcej, w każdym bądź razie to jest standard i tak naprawdę, chociaż letrozol jest lekiem off-label, pozarejestracyjnym, obecnie większość z nas stymuluje właśnie nim, ponieważ ma wyższy odsetek ciąż. Natomiast jeżeli mamy przypadki oporności na klomifen, letrozol, można rozważyć albo gonadotropiny, albo kauteryzację jajników, czy drilling jajników, o których też dzisiaj powiem. Cytrynian klomifenu, Clostilbeget. Zwykle zaczynamy pomiędzy drugim a piątym dniem cyklu. Tabletki są po 50 mg. Jedna, dwie, maksymalnie trzy tabletki na dobę i później monitorujemy ultrasonograficznie proces stymulacji jajeczkowania, jak to nam wyszło. 75-80% kobiet z zespołem policystycznych jajników reaguje na taką stymulację i jajeczkuje. Ciąża mniej więcej 30-40% stymulowanych pacjentek. 75% ciąż w pierwszych trzech miesiącach leczenia, czyli jeżeli po pierwszych trzech miesiącach nie ma ciąży, to później ta skuteczność już jest niższa. No właśnie, kiedy jest brak reakcji na cytrynian klomifenu, kiedy możemy uznać, że ten lek nie działa. Trzy cykle stymulacji i nie mamy jajeczkowania potwierdzonego ultrasonograficznie. To znaczy, że nie działa. Zwykle jest to u pacjentek otyłych z podwyższonym poziomem androgenów, czyli hormonów męskich, albo u takich, u których kompletnie nie występowała miesiączka, prawda? Ponieważ ten zespół może przebiegać z rzadkim miesiączkowaniem, ale czasem też z brakiem miesiączki. Następna rzecz. Brak reakcji na cytrynian klomifenu. Brak ciąży po 6 miesiącach stymulacji pomimo jajeczkowania, czyli stymulujemy przez 6 miesięcy, mamy ładne pęcherzyki czy ładny pęcherzyk, a nie mamy ciąży. To znaczy, że to jest czas, żeby go zmienić. I trzecia rzecz, która jest dosyć dyskusyjna, niskie endometrium, prawda? Do ciąży niepotrzebny jest tylko pęcherzyk, ale i odpowiednio przygotowana błona śluzowa macicy, żeby doszło do implantacji blastocysty. Słabe, niskie endometrium doprowadzi do tego, że tej implantacji nie będzie. Cytrynian klomifenu jest antyestrogenem i tu niestety ta śluzówka często jest dosyć cienka i to jest przyczyną braku ciąży. Dlatego coraz częściej jako lek pierwszego rzutu sięgamy właśnie po letrozol, który jeszcze raz nie jest zarejestrowany do stymulacji jajeczkowania w Polsce, natomiast we wszystkich schematach światowych towarzystw jest jak najbardziej zalecany. Zaczynamy zwykle pomiędzy około drugiego, trzeciego dnia cyklu, 2,5, 5, 7,5 mg, zwykle 5 mg jest tą dawką preferowaną przez 5 dni i podobnie jak przed cytrynianie klomifeno
klomifenu, sprawdzamy ultrasonograficznie, jakie są efekty naszej stymulacji. To, czego się bano przy letrozolu, to potencjalnej teratogenności, tylko udowodniono, że to wcale tak nie działa, czyli nie działa szkodliwie na wczesny rozwój zarodka. Letrozol ma tylko 48 godzin półtrwania, cytrynian klomifenu 14 dni, więc tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynamy stymulować, skończymy tą stymulację, w momencie okołowulacyjnym tego letrozolu we krwi już nie będzie. Poza tym stężenia estradiolu, którego się troszeczkę boimy, są o wiele niższe przy stymulacji letrozolem niż przy przypadku cytrynianu klomifenu, także tutaj ten efekt jest naprawdę lepszy. Natomiast tak, porównując, przepraszam, że to jest po angielsku, tą tabelę ściągnąłem, ale chcę Państwu coś pokazać, że zielone pola to są różne metody stymulacji leczenia zespołu policystycznych jajników, poczynając od zmiany stylu życia, metforminy, cytrynian klomifenu, letrozolu, gonadotropin i właśnie kauteryzacji jajników. Okazuje się, że w przypadku gonadotropin, czyli to, co zwykle sięgamy już później po letrozolu czy po cytrynianie klomifenu, czas do uzyskania ciąży jest właśnie najkrótszy, czyli to gonadotropiny mają potencjalnie najlepszy tutaj efekt. I mimo, że uważamy, że jest to lek drugiego rzutu, w rekomendacjach ECHRE, które się ukazały niedawno, 2 lata temu, jest wyraźnie wymienione, że gonadotropiny możemy zastosować jako leczenie pierwszego rzutu u kobiet z PCO z niepłodnością spowodowaną brakiem jajeczkowania, jeżeli nie mamy innych czynników niepłodności. Natomiast istnieje konieczność oczywiście monitorowania ultrasonograficznego, dlatego że przy gonadotropinach łatwiej jest o hiperstymulację jajników i wyjaśnić wcześniej trzeba pacjentom koszty i zwiększone ryzyko ciąży mnogiej. Tutaj mamy 2 protokoły. Protokół step up, kiedy zwiększamy powolutku swoje dawki, startując od drugiego dnia miesiączki. Dawki są różne w piśmiennictwie 37,5, 50, 75, a następnie w około 7-8 dnia wykonujemy badanie ultrasonograficzne i weryfikujemy dawkę w zależności od tego, jakie pęcherzyki, jakiej wielkości i jakiej ilości mamy. I mamy 2 protokół, step down, kiedy zaczynamy od wysokich dawek, w 7 dniu je weryfikujemy i ewentualnie zmniejszamy. Który protokół jest lepszy? Ten pierwszy i właściwie ten drugi jest coraz rzadziej używany, dlatego że zaczynając od niskich dawek mamy mniejsze ryzyko zespołu hiperstymulacji jajników. Okazuje się, że większy jest odsetek to, na czym nam zależy, czyli stymulacji na jeden pęcherzyk, mniejszy odsetek zakończenia cyklu w trakcie stymulacji, czyli w mniejszym niż w tym drugim protokolu rzadziej kończymy stymulację, bo rośnie nam za dużo pęcherzyków. Mniejsza jest liczba zużytych gonadotropin, czyli koszty są tutaj niższe i są prace pokazujące, że wyższy jest odsetek ciąż. Także zaczynamy raczej od niskich dawek, a potem je zwiększamy, jeżeli jest taka potrzeba. Co z kosztami? Gonadotropiny, jak Państwo może wiecie, albo pewnie wiecie, w Polsce są refundowane, ale tylko w niektórych przypadkach, przede wszystkim przed 40 rokiem życia i u kobiet, które mają hormon antymilerowski poniżej 0,7 nanograma na mililitr albo FSH poniżej 15. Wtedy mamy refundację do 3 cykli. Na czym jednak polega problem? Problem polega na tym, że jeżeli do takiej stymulacji monofolikularnej, czyli na jeden pęcherzyk, zapiszemy gonadotropiny 3 razy, to później, jeżeli nam nie wyjdzie, a pacjentka trafi do in vitro, prawda, zostanie zakwalifikowana do in vitro, wtedy nie będzie miała stymulacji i wtedy koszt procedury zapłodnienia pozaustrojowego będzie o wiele wyższy. Także uważajmy z tą refundacją pojedynczych ampułek, bo później może być niestety problem i duże koszty in vitro. Jest jeszcze schemat, który też często jest stosowany. W przypadku, kiedy nie działa cytrynian klomifenu albo coraz częściej letrozol, po krótkiej, tej 5-dniowej stymulacji letrozolem czy cytrynianem, wstrzyknięcie 3 dni pod rząd gonadotropin i to też daje bardzo, bardzo fajne efekty u pacjentek, które nie reagują na letrozol albo cytrynian klomifenu.
No i ostatnią rzeczą, którą powiem, która też jest stymulacją jajników, to jest kauteryzacja albo drilling jajników, prawda? Wykonywane laparoskopowo w postaci, robi się, różne są standardy od 4 do 10 takich dziurek w jajniku. Nikt nie wie tak naprawdę, dlaczego to działa, ale często działa. Teorii jest dużo, być może niszczone są komórki, które produkują androgeny, być może zwiększony jest przepływ krwi przez jajniki, więc dostępność dla FSH jest lepsza, wyższa insulinowrażliwość, stan zapalny, także tutaj do końca nie wiemy, ale często to działa. Kiedy to robimy? Zgodnie z naszymi rekomendacjami powinno być rozważane u pacjentek, które nie odpowiadają na stymulację jajeczkowania oraz preferują leczenie operacyjne. Dlatego to nie może być absolutnie metoda pierwszego rzutu, tak jak kiedyś się często z tym spotykano, że pacjentka od razu miała drilling jajników, kauteryzację, nawet jeżeli nie było prób z cytrynianem klamifenu, tak robić nie można. Dlatego, że po pierwsze jest to zawsze operacja i zawsze nawet podczas najmniejszej operacji coś się złego może wydarzyć. Po drugie, niestety po takim zabiegu czasem obserwuje się wzrosty, a po trzecie, jednak mimo wszystko każdy zabieg na jajnikach to jest obniżenie rezerwy jajnikowej, także to wszystko powinniśmy brać pod uwagę i traktować kauteryzację jajników jako naprawdę ostatni etap, kiedy inne metody nie działają. Szczególnie kauteryzacja jajników nie działa u kobiet otyłych z wysokim stężeniem testosteronu i czasem trwania niepłodności powyżej 3 lat, wtedy jest słabo. I tylko parę slajdów jeszcze o powikłaniach stymulacji jajeczkowania. Czego się boimy? Zespołu hiperstymulacji, prawda, czyli niekontrolowanego wzrostu pęcherzyków, licznych pęcherzyków, bliźniaków albo ciąż jeszcze wielopłodowych innych, no i nowotworów, których ten temat też się czasem przewija, niestety nawet w podręcznikach ginekologii czasem są błędne obserwacje. Ciąże mnogie. Zawsze tam, gdzie stymulujemy jajeczkowanie i gdzie są 2 pęcherzyki albo i 3, no oczywiście odsetek ciąż mnogich jest wyższy. Tutaj różne są prace, ja troszeczkę zebrałem, tak naprawdę nie ma dobrych danych, niemniej jednak wydaje się, że po gonadotropinach odsetek ciąż bliźniaczych jest najwyższy, szczególnie w porównaniu do cytrynianu, klomifenu i letrozolu. Dlatego zgodnie z naszymi rekomendacjami maksymalna liczba pęcherzyków dojrzałych nie powinna przekraczać 3. Czyli jeżeli mamy 4 albo więcej pęcherzyków, pacjentka nie powinna współżyć, dlatego że grozi to ciążą mnogą. Europejskie i amerykańskie towarzystwa mówią o tym, że nawet więcej niż, przepraszam, tu mi 2 wycięło, więcej niż 2 pęcherzyków, czyli jeżeli mamy 3 pęcherzyki, powinniśmy pacjentom powiedzieć, że proszę jednak te starania odłożyć, dlatego że jest duże ryzyko ciąży mnogiej. Zespół hiperstymulacji jajników, najczęściej jest to powikłanie protokołów już zapłodnienia do in vitro, obecnie rzadziej występujący, dlatego że doskonale zaczęliśmy sobie z tym zespołem radzić, niemniej jednak były przypadki i są przypadki opisywane, gdzie po zwykłym cytrynianie klomifenu doszło do zespołu hiperstymulacji. Tutaj oczywiście najważniejsza jest profilaktyka tak naprawdę tego zespołu, dlatego że jeżeli odpowiednio dostosujemy dawkę leku, tutaj w szczególności gonadotropin, czyli jeżeli mamy kobiety młode z dużym stężeniem AMH, z budową policystyczną jajnika, szczupłe, które już przebyły zespół hiperstymulacji, bierzemy pod uwagę także poprzednie stymulacje, jak zareagowały, zwykle spokojnie tego zespołu możemy uniknąć. I ostatnia rzecz, którą też chciałbym podkreślić, dlatego że ten temat się niestety przewija dosyć często, i tak jak powiedziałem, nawet w podręcznikach ginekologii można się spotkać w rozdziałach dotyczących raka jajnika z tym, że leki stymulujące jajeczkowanie mogą powodować raka jajnika. Otóż zgodnie z naszymi rekomendacjami i z dużymi amerykańskimi rekomendacjami, które niedawno wyszły, zgodnie z aktualną wiedzą, jakikolwiek lek stymulujący jajeczkowanie nie zwiększa ryzyka nowotworów złośliwych. I tym chciałbym zakończyć, że jest to w miarę bezpieczna procedura i dziękuję bardzo.
No to ja już wracam, szybciutko wracam. Panie profesorze, dużo rzeczy pan już wyjaśnił. Musiałam powykreślać trochę tych pytań, które już chciałam zadać, ale już tu pytania widzę, że są też od dziewczyn. To może ja zacznę takim pytaniem w pana gabinecie. Jak często pan się w ogóle spotyka w pana gabinecie właśnie z problemem właśnie braku w ogóle owulacji albo zaburzenia owulacji? To jest częste? To znaczy tak, no najczęściej są to kobiety z zespołem policystycznych jajników, tak jak już powiedziałem, 95% przypadków to jest zespołu policystycznych jajników. Są oczywiście różne typy tego zespołu, prawda? W zależności są też różne fenotypy. Także nie każda kobieta będzie miała taki problem. Szczerze powiedziawszy, myślę, że to jest około 10% tych wszystkich pacjentów, pacjentek, które przychodzą. Ja to zadam teraz pytanie od jednej z pani, która, pani Paulinka właśnie tutaj dała takie fajne pytanie i myślę, że bardzo potrzebne i ja je wyświetlę oczywiście na monitorze, okay, żeby wszyscy widzieli. O, witam, czy są jakiś ogólny przyjęty schemat przy staraniach naturalnych, gdzie po pewnym czasie lekarz powinien włączyć leczenie poprzez stymulację jajników? Czy trzeba spełnić jakieś warunki, aby zakwalifikować się do leczenia? Myślę, że trochę odpowiedziałem na to pytanie, dlatego że jeszcze raz, jajniki stymulujemy, mówiąc o naturalnych próbach współżycia, prawda, w sytuacji, gdy nie ma jajeczkowania. Natomiast stymulujemy jajniki przed inseminacją domaciczną, to co powiedziałem podczas ostatniego webinaru, szczególnie u kobiet powyżej 35 roku życia, z endometriozą łagodną, niewyjaśniona niepłodność, wtedy to też ma sens. Natomiast sama stymulacja jajeczkowania do naturalnych prób, jeszcze raz, ma sens u kobiet, które nie jajeczkują. Tutaj od razu pytanie też się pojawiło odnośnie tej ostatniej planszy, czy tam przedostatniej, którą pan pokazał i też to już daje to pytanko, żeby wszyscy widzieli. No właśnie, skoro leki stymulujące nie zwiększają ryzyka nowotworów piersi ani jajnika, to dlaczego zaleca się nie więcej niż 6 stymulacji? Proste, bo jeżeli nie działa 6 stymulacji, to znaczy, że musimy zmienić metodę leczenia. To nie wynika z ryzyka nowotworu, tylko z powodu tego, że to po prostu nie zadziałało. Panie profesorze, monitoring. Rozumiem, że jeżeli właśnie podchodzimy do stymulacji, no i teraz tak, dla pani jest bardzo ważne, co z tym monitoringiem, bo zapewne trzeba sprawdzać na USG, jak to wszystko, czy idzie w dobrym kierunku. Jak często trzeba odwiedzić wtedy lekarza w gabinecie? Nie ma standardów, zwykle wystarczy jedna wizyta. Może powiem, jak ja to zwykle robię. No, zwykle zalecam USG po stymulacji między 9 a 12 dniem cyklu. I wtedy na podstawie wielkości pęcherzyka, tempa wzrostu, grubości błony śluzowej, zwykle już jesteśmy w stanie wyznaczyć termin jajeczkowania. Oczywiście w przypadkach, gdy te pęcherzyki są małe, istnieje na przykład potrzeba jeszcze dołożenia jakichś gonadotropin, być może jest konieczna następna wizyta, ale zwykle na podstawie jednej, dwóch wizyt można już wyznaczyć termin, kiedy pacjenci mogą współżyć. I rozumiem, że to jest tylko USG, jakiś tam badań z krwi nie trzeba wtedy przynosić? Nie, zwykle wystarcza nam badanie ultrasonograficzne, zresztą ono jest, tak jest to wpisane w rekomendacje. Oczywiście w niektórych przypadkach estradiol, progesteron, no to tutaj już zwykle przy in vitro tym się posiłkujemy, natomiast przy takiej zwykłej stymulacji same badania ultrasonograficzne zwykle wystarczają. Panie profesorze, zaburzenia owulacji, co by pan proponował z takich rzeczy, które kobieta sama może zadbać, żeby, nie wiem, ta owulacja jakoś, nie wiem, wróciła do jakiegokolwiek porządku, że tak powiem, czy odżywianie, jakiś sport może na to wpłynąć? Oczywiście. Tutaj mówimy o fenotypie kobiet z zespołem policystycznych jajników otyłych, prawda? I tutaj bezwzględnie, może ja nie skupiłem się na tym, na farmakologii się skupiłem, ale styl życia, czyli spadek masy ciała, dieta, aktywność fizyczna jak najbardziej przywraca jajeczkowanie. Także w tej mojej piramidzie farmakologicznej tego nie ująłem, ale jak najbardziej. I co więcej, to jest zalecane jako pierwsza rzecz i przy leczeniu
niepłodności związanej z brakiem jajeczkowania u tych kobiet, ale także związanej z nieregularnymi miesiączkami, prawda? Także jak najbardziej się zgadzam, to jest podstawa. Co więcej, efekty stymulacji, odsetek ciąż też będzie wyższy, jeżeli kobieta zadba o siebie w ten sposób, jaki pani powiedziała. Czyli rozumiem, że dietetyk byłby wskazany dla tych pań, żeby pomógł. Tak jest, dietetyk i trener personalny też. Też. No dobra, szkoda tylko, że nam teraz nie pozwala na to COVID, ale dobra, może będzie i dobrze za jakiś czas. No to następne pytanko, a propos tej diety, no to tutaj pani Iwona zadała takie pytanie, nie wiem akurat, czy będzie pan w stanie tutaj odpowiedzieć. Panie doktorze, czy przy PCOS można przywrócić owulację przy pomocy ziół? Jeśli tak, to jakich? Nie wiem, czy to akurat nie pytanie do pana, czy... Dokładnie, nie do końca wiem, na pewno nie jest to w rekomendacjach, natomiast ponieważ ja kiedyś specjalnie popatrzyłem na chińskie różne prace, oni mają zioła na wszystko i to skuteczność jest udowodniona na endometriozę, na zespół policystycznych jajników i oczywiście nie są to prace, które są dobrze skonstruowane, ale być może tu tkwi odpowiedź, także w internecie na pewno panie znajdziecie chińskie prace, gdzie są gotowe leczenia stuprocentowe na każdą chorobę. Natomiast no, przykro mi, ja nie znam tej receptury ani takich ziół. No ja też nie znam. No dobra, ale tak jak pan powiedział, właśnie Google zawsze podpowie. No dobrze, a estrofem, pani Agnieszka się pyta, czy estrofem blokuje owulację, dojrzewanie pęcherzyków, by nie były puste i ich pękanie? Znaczy estrofem jest używany przez niektórych, bo ja przyznam się, nie używam go w pierwszej fazie cyklu właśnie w przypadku cytrynianu, klomifenu, prawda, żeby śluzówka lepiej rosła. Natomiast absolutnie no, nie do końca udowodniono, że to tak ma być. Naprawdę lepiej wtedy wziąć letrozol, prawda, który nie ma tego efektu złego na błonę śluzową macicy. Nie mamy problemu wtedy z dostarczaniem estradiolu jeszcze dodatkowym, bo to wcale dobrze nie działa. Także jak najbardziej, no nie chciałbym, żeby ten estrofen był stosowany, o tak powiem. Panie profesorze, czy w pana gabinecie, w takim życiu codziennym, często się tak zdarza, że na przykład, nie wiem, pacjentki słabo reagują na farmakologię? Nie. Powiem szczerze, od kiedy, no, stosuję taką piramidę. Ja cytrynianu klomifenu chyba od 2 lat już nie wypisałem, to jest pierwsza rzecz. Zaczynam, pomijając styl życia, od letrozolu, prawda? I te efekty naprawdę są dobre. Ja tu powiedziałem o jednym schemacie. Od 2. dnia cyklu przez 5 dni, 5 mg, 2 tabletki zwykle daję. Ale są schematy, jeżeli to nie działa, na przykład w 2. dniu cyklu 8 tabletek jednorazowo. Albo zaczynamy od 2. dnia cyklu 10 tabletek, przepraszam, 1 tabletkę dziennie przez 10 dni. Albo dodaję do letrozolu gonadotropiny. Jeżeli to nie działa, same gonadotropiny. Natomiast absolutnie mam pacjentki, które do kauteryzacji wysłałem, ale to jest naprawdę 1-2 rocznie do kauteryzacji. Także sama farmakologia zwykle taki schemat można dopasować, że będzie jajeczkowanie. Panie profesorze, jakie badania, bo oglądają nas panie, które już długo się starają o dziecko, ale są również panie, które są na samym gdzieś tam początku, to jakie badania powinna wykonać pani, żeby się upewnić, że ona ma tą owulację? Co ona powinna, czy z krwi, czy iść właśnie na USG, żeby lekarz wyznaczył, co ma zrobić? Jak to powinno być? Podstawowe badanie potwierdzające jajeczkowanie to jest ocena progesteronu w 2. fazie cyklu, prawda? Czyli zwykle między 19 a 23 dniem cyklu stężenie progesteronu. I zgodnie z aktualnymi rekomendacjami stężenie powyżej 5 nanogramów na mililitr potwierdza nam jajeczkowanie. Oczywiście my też ultrasonograficznie się wspomagamy, prawda? Jak robimy USG w 1. fazie, widzimy ładny pęcherzyk rosnący, dominujący, jak w 2. widzimy ciałko żółte, także tu też widzimy, że owulacja miała miejsce. Natomiast jeszcze raz, podstawowy jest progesteron w 2. fazie cyklu. Tutaj takie pytanie wpadło od pani, już wyświetlę, żeby też wszyscy widzieli. I jest takie pytanie. Witam, 3 pełne procedury i 3 słabe stymulacje, słaba odpowiedź na leki, gonal i menopur, 1 pH pobrany, a potem kolejne 3 i 4 komórki obecne. Dlaczego tak słabo mimo dużych dawek 300 jednostek? Teraz tak, rozumiem, że ponieważ pobrane, to już mówimy o in vitro, tak? Bo tak, chyba... też tak.
No, w 300 jednostek gonadotropin, no to świadczy o tym, że jest jakaś niska rezerwa jajnikowa moim zdaniem. Nie wiem, jakie AMH tu było, ale zwykle 300 jednostek stosujemy przy niskim AMH i tu pewnie tkwi odpowiedź, że już rezerwa jajnikowa jest niska. A pytanie tutaj od pani Iwony. Już wyświetlę takie króciutkie pytanie i już je wyświetlę. Ach, o. Panie profesorze, czy branie klomid wraz z NAK zwiększy szansę na wystąpienie owulacji? Znaczy cytrynian klomifenu wraz z NAK. No, znaczy nie, jedynie teoretycznie z metforminą mogłoby tutaj to połączenie w przypadku szczególnie insulinooporności, prawda? Ale połączenie klomifenu z NAK raczej nie ma takich prac, że to zwiększa. A pytanie o Ovitrel już też pokazuję. W jakim dniu cyklu i wielkości pęcherzyka należy przyjąć Ovitrel? Jak szybko i często należy współżyć po Ovitrel? Jak szybko należy współżyć, to nie wiem, ale w każdym bądź razie tak. Ovitrel czy HCG podajemy w sytuacji dużego, dominującego pęcherzyka. Większość z nas uważa, że podanie HCG powinno nastąpić przy średnicy pęcherzyka powyżej 18 mm. Ovitrel teoretycznie, znaczy on działa od razu, ale pęknięcie po podaniu HCG występuje mniej więcej po 34-36 godzinach, prawda? Wtedy powinna być jajeczkowania. Natomiast zaleca się zwykle współżycie w dniu podania Ovitrelu, następny i jeszcze następny, także 3 dni. Panie profesorze, czy takie problemy z owulacją, one są dziedziczne? Dostajemy w spadku po mamie? Jeżeli mówimy o zespole policystycznych jajników, absolutnie tak. Teraz najnowsze teorie sprzed roku, genetyka, epigenetyka, absolutnie zespół policystycznych jajników można odziedziczyć, także tak, może być to w genach. Także tutaj. Jakie schorzenia jeszcze wpływają na złe funkcjonowanie jajników? No tutaj to sięgamy w takim razie po przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników, prawda? Problem z tą chorobą polega na tym, że tutaj stymulacja jajeczkowania nie ma żadnego sensu, dlatego że jeżeli jajnik nam nie odpowiada, mamy bardzo wysokie stężenia gonadotropin przysadkowych, to podanie gonadotropin czy leków, które działają poprzez zwiększenie ich stężenia, nie ma żadnego sensu. I teraz tak, POF, czy przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników, czyli to jest menopauza przed 40 rokiem życia, tak to jest mniej więcej definiowane, jest schorzeniem niejednorodnym. W części przypadków około 10% kobiet nagle później zaczyna normalnie z powrotem, prawda, miesiączkować, także kompletnie nie znamy. I kilka procent z tych kobiet może zajść w ciążę, natomiast nie możemy liczyć, że jeżeli przychodzi do nas kobieta z zespołem POF, przedwczesnym wygaśnięciem funkcji jajników, my będziemy czekać na coś, na cud. Dlatego w takich sytuacjach stosujemy dawstwo komórki jajowej od innej kobiety po prostu i to ma wtedy sens w cyklach przygotowujących macicę, prawda, do podania blastocysty. Natomiast nie stymulujemy w przypadku właśnie przedwczesnej menopauzy. Rozumiem, czyli wiek ma tutaj duże znaczenie. Naszą no niestety tak. Jest niestety powiązane. Więc tutaj trzeba na to bardzo mocno uważać. A jeszcze bym chciała do tego ryzyka zespołu hiperstymulacji, panie profesorze, bo często panie się boją tej hiperstymulacji. No właśnie, i czy jest jakaś taka grupa kobiet, które są bardziej podatne na taką hiperstymulację? Tak, to znaczy, może zacznę od tego, że zespół hiperstymulacji po cytrynianie klomifenu czy proletrozolu to jest bardzo rzadko, prawda, występuje, co nie znaczy, że może wystąpić. Natomiast tutaj zwykle musimy starannie rozważyć dawkowanie gonadotropin, jeżeli decydujemy się na taką stymulację. I przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę stężenie AMH. Jeżeli hormon antymilerowski jest wysoki, tutaj możemy się liczyć z zespołem hiperstymulacji. Dodatkowo, jeżeli mamy pacjentkę młodą, szczupłą, to absolutnie powinniśmy zaczynać od niskich dawek, bo ona jest na to narażona. Możemy sobie wspomóc tutaj troszeczkę metforminą,
są doniesienia o niskich dawkach aspiryny, prawda? To też można używać, ale generalnie młode z wysokim AMH, tutaj się i szczupłe, tutaj się możemy bać hiperstymulacji. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę protokoły teraz do in vitro, bo tu zwykle hiperstymulacja może nastąpić, to mamy protokoły z antagonistą, prawda, które krótki protokół stymulacji z antagonistą gonadoliberyny zamiast HCG, czyli leku, który wywołuje jakby hiperstymulację, podajemy agonistę gonadoliberyny, nie robimy transferu świeżego, czyli przekładamy transfer na inny cykl i tak naprawdę dzięki temu stuprocentowo unikamy hiperstymulacji. Także zespoły hiperstymulacji naprawdę już zdarzają się bardzo rzadko. Ale panie jednak się cały czas boją, no i wcale się nie dziwię. Panie profesorze, takie pytanie już wyświetlę. Już zakreślę i wyświetlę, żeby wszyscy widzieli pytanie. Stąd pytanie, czy może zablokować owulację, gdy się weźmie w nieodpowiednim dniu cyklu? Oczywiście. I cykle nieregularne. Każdy progesteron powinien być brany wtedy, kiedy naturalnie on występuje, czyli po owulacji. Podanie hormonów w pierwszej fazie cyklu, w tym dufastonu, czyli dydrogesteronu, może zablokować owulację, także w pierwszej fazie cyklu nie powinien być stosowany w ogóle, nie ma wskazań takich. A teraz pytanko o N-korton w dawce 5 mg może upośledzać dojrzewanie pęcherzyków i dlatego powinno się go brać po stwierdzonej owulacji? No po pierwsze, ja bym zadał pytanie, z jakiego powodu ten N-korton był brany. No jeżeli są faktycznie wskazania jakieś immunologiczne, to ok. Natomiast nie ma takich prac, że on upośledza dojrzewanie pęcherzyków. Także tutaj nie widzę tej sprzeczności. Natomiast jeszcze raz, należy rozważyć, dlaczego N-korton jest brany w ogóle. A tutaj wspomniał Pan o przedwczesnym wygasaniu jajników i jest pytanie od Pani Eweliny, czy my jako pacjentki mamy wpływ na to, by nie doszło do przedwczesnego wygasania funkcji jajników, mimo tego, że wiemy, iż mama weszła w menopauzę około 40 roku życia? To znaczy tak, jeżeli przyczyna jest genetyczna, prawda, no niestety nie mamy absolutnie wpływu. Jedyne to, co możemy zrobić i to, co kobiety są coraz bardziej świadome, to zabezpieczyć własne komórki jajowe. Po prostu je zamrozić, póki są cykle owulacyjne. Czyli jeżeli kobieta jest świadoma tego, że mama miała przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników, to w ten sposób postąpić. Oczywiście, jeżeli to jest na podłożu, właściwie nie, no tak zastanawiam się, ale chyba nie mamy. Możemy sobie pomagać w naszym życiu stylem życia, niepaleniem papierosów, prawda? To wszystko źle wpływa na jajniki. Natomiast jeżeli to jest zaprogramowane genetycznie albo immunologicznie, to nie do końca tutaj mamy wpływ. Także jeżeli mamy świadomość tego, że coś takiego się może stać, zamroźmy komórki jajowe po prostu. Jest taka możliwość, mało kobiet jeszcze o tym wie, ale mam nadzieję, że właśnie dzięki naszej edukacji coraz więcej pań skorzysta z takiej możliwości, bo jest to bardzo przydatne. To ja przepraszam, przerwę tutaj, bo tak? To dotyczy też kobiet z endometriozą, prawda? I proszę mi wierzyć, że ta świadomość jest coraz większa, dlatego że ja już miałem kilka pacjentek, które przyszły właśnie dlatego, że endometrioza w młodym wieku, mama endometrioza i chcą właśnie się wystymulować i zamrozić komórki jajowe na przyszłość, bo są świadome tego, że później mogą mieć problemy. Także apeluję tutaj szczególnie u młodych kobiet z endometriozą, żeby to rozważyć. Dobrze, mamy taką możliwość. I takie pytanko tu wpadło jeszcze od Pani Małgorzaty, jak poprawić jakość komórek jajowych przy niedomodze lutealnej? Jakość komórek jajowych przy niedomodze... Niewydolność lutealna, jeżeli jest stwierdzona, choć tak naprawdę trudno ją stwierdzić, objawia się skróceniem drugiej fazy cyklu. To jest pierwszy sygnał skracający się cykl, prawda? Towarzyszy czasem hiperprolaktynemii, więc tutaj warto sprawdzić prolaktynę, czy nie jest podwyższona i ewentualnie ją leczyć. Natomiast w przypadku skracającego się cyklu, tutaj może będę troszeczkę w sprzeczności tego, co powiedziałem, czasem pomaga właśnie stymulacja jajeczkowania, mimo że ona ma miejsce, prawda? Bo tutaj chodzi o niewydolność fazy lutealnej. Natomiast
Na pewno, jeżeli jest taka stwierdzona suplementacja progesteronem, też w drugiej fazie cyklu tutaj by była sensowna. Czyli podanie czy dydrogesteronu, czy innego progesteronu, prawda? W drugiej fazie cyklu po stwierdzonym jajeczkowaniu. Panie profesorze, po takim właśnie stymulacji również wspomniał Pan o ciążach mnogich. Często się te ciąże zdarzają. No, ciąże mnogie, no zdarzają się, no przecież nie będę mówić, że nie, jeżeli mamy dwa pęcherzyki i robimy inseminację, albo mamy dwa pęcherzyki i mówimy pacjentom, żeby naturalnie się starali, no to wyższy jest odsetek ciąż. Tutaj przy in vitro, prawda, często mimo nalegań pacjentów staramy się wytłumaczyć, że lepiej transferować jest jeden zarodek niż dwa, chociaż czasem ulegamy, bo pacjenci nalegają w różny sposób, prawda, ale też staramy się ograniczać. Bywają, poza tym są rzeczy, których nie mamy wpływu. Ostatnio miałem pacjentkę, która po dawstwie komórek jajowych podanym jednym zarodku podzielił się zarodek i mamy dwa zarodki. Miałem dwa razy w życiu sytuację, gdzie po transferze dwóch zarodków jeden się podzielił i mieliśmy trzy płody, prawda? Także niestety takie rzeczy się zdarzają, dlatego jeszcze raz, najlepsza jest stymulacja na jeden pęcherzyk, a w przypadku in vitro podanie jednak jednego zarodka. Bo to jest wiadomo, że szczęście na początku ciąży, ale niestety później no, ta liczba powikłań jest wyższa przy ciąży mnogiej w zaawansowanych ciążach. Pani Paulinko, zaraz przeczytam Pani pytanie, ono jest dość długie, ale zaraz przeczytam. Wcześniej zadam pytanie Pani Magdaleny, bo oczywiście powiedział Pan profesor o endometriozie i nagle bach, pytanie wskakuje. Dobrze, cieszę się. No i tak, czy w przypadku endometriozy i adenomiozy mrożenie komórek lepiej wykonać przed czy po laparoskopii? Absolutnie przed laparoskopią, szczególnie jeżeli będzie robiona ta laparoskopia z powodu torbieli jajnika endometrialnej. Torbiele jajnika, jeżeli nawet są pięknie wyłuszczone, jeżeli są zszyte te jajniki, a nie skoagulowane, bo to niestety też niszczy jajnik, to zawsze ta rezerwa jajnikowa będzie wyższa. Czyli jeżeli pacjentka już jest na to zdecydowana, to lepiej najpierw wystymulować, pobrać komórek jajowy, bo tych komórek jajowych będzie po prostu więcej niż po laparoskopii. Kilka miesięcy temu miałem piękny przykład tego, gdzie pacjentka była do in vitro stymulowana i była po operacji endometriozy jednego jajnika. W tym jednym jajniku urósł jeden pęcherzyk. W tym drugim jajniku urosło około 8 pęcherzyków, prawda? Czyli jak ten jajnik po laparoskopii już nie odpowiedział na stymulację. Także jeżeli już jest to zaplanowane przed laparoskopią. Tutaj pytanie od Pani Moniki, już w sumie też tam gdzieś poniekąd Pan odpowiadał, czy można w jakiś sposób naturalne cykle moment, bo coś tutaj źle tłumaczę, czy można w jakiś sposób naturalne cykle mieć bez dufastonu lub luteiny, przywrócić naturalne cykle bez dufastonu. Znaczy, mówimy o zespole policystycznych jajników, rozumiem. Celem leczenia, jeżeli mamy zespół policystycznych jajników, mamy dwa problemy, znaczy problemów jest więcej, ale my jako ginekolodzy albo niepłodność, no i wtedy stymulujemy jajeczkowanie, albo regularność cyklu. Regularność cykli musi być przywrócona, przynajmniej muszą być krwawienia, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, ta śluzówka będzie przerastać miesiącami, to wtedy ta kobieta w wieku około menopauzalnym będzie miała 3 do 5-krotnie wyższe ryzyko raka endometrium, niż jak tego nie zrobimy. Także naturalne cykle muszą być przywrócone. I teraz tak, lekiem pierwszego rzutu jest antykoncepcja hormonalna. Antykoncepcja hormonalna będzie wywoływać krwawienia, prawda, z odstawienia hormonów co miesiąc, po pierwsze. Po drugie, obniża poziom androgenów, które zwykle towarzyszą zespołowi policystycznych jajników. Natomiast jeżeli to nie działa, wtedy daje się dufaston albo luteinę, czy przepraszam, preparaty, zaczynam już tutaj zgodnie z pytaniami odpowiadać. Daje się progesteron we wstawce 10-12-dniowej drugiej fazie cyklu po to, żeby wywoływać to krwawienie. Ale jeżeli wracamy do tych metod naturalnych, to jeszcze raz, jeżeli kobieta jest otyła, jeżeli zrzuci parę kilo dzięki diecie, dzięki ćwiczeniom, to też naturalnie zacznie miesiączkować i to jest najbardziej naturalne wtedy.
Panie profesorze, tak jak obiecałam od pani Pauliny, bo bardzo pani prosi, to pytanie nie, bo to jest długie pytanie, nie zmieściło mi się całe, ale doczytam. Czy można poprawić jakość komórek jajowych? To jest pierwsze pytanie. I dalej czytam. Jaki protokół byłby najlepszy, by osiągnąć dużo komórek jajowych? Przy pierwszej procedurze protokół krótki, puregon 100, menopur 50, tylko 7 pęcherzyków, 5 jajeczek, czy zdatne do zapłodnienia, 2 zarodki obumarłe, jeden podany w drugiej dobie, niestety transfer nieudany, druga procedura na nowo. Co zrobić, by osiągnąć więcej pęcherzyków? AMH 5,82, lat 26. U nas problem jest czynnik męski. Okej, okay, czyli no tutaj są dwa elementy, tak? Jak poprawić jakość komórek jajowych, tak, i co zrobić, żeby uzyskać więcej pęcherzyków? Więcej pęcherzyków, tak. Jak poprawić jakość komórek jajowych? Tutaj kwestie dietetyczne, prawda? Tutaj Państwo chyba omawiacie, bo czasem śledzę na Facebooku różne debaty webinaru i tutaj suplementacja, dieta, myślę, że daje pewne efekty, choć nie jest to do końca wcale udowodnione, ale jak najbardziej jestem za. Natomiast co do ilości komórek jajowych, no tutaj trzeba by pójść z ryzyko, właśnie z uwagi na pani ryzyko hiperstymulacji, krótkim protokołem z antagonistą, wywołać, nie podać HCG, tylko agonistę gonadoliberyny, żeby nie wywołać zespołu hiperstymulacji, absolutnie nie robić świeżego transferu. Jeszcze raz tylko popatrzę na dawki, które... A, chyba już... A, już skasowałam, już mówię. Puregon 100, menopur 50. Czyli połączenie 100 i 50. No to ja bym wziął 225 jakichś na przykład rekombinantów, mogą być i gonadotropiny menopauzalne, ale wejść w wyższe po prostu dawki rzędu 225, ale w krótkim protokole z antagonistą i absolutnie bez świeżego transferu. Bez świeżego, tak? Tak, tak. No bo wtedy zespół hiperstymulacji jest wywoływany HCG, gonadotropiną kosmórkową. Albo tą, którą podamy 36 godzin przed punkcją, albo tą, która jest w ciąży, prawda? Czyli to są dwa momenty, gdzie ten zespół może być wystymulowany. Także tutaj transfer mrożony. Dobra. A tutaj takie pytanko. Bardzo ciekawi mnie, co pan też tu odpowie. Czy dufaston na torbiel jajnika faktycznie może pomóc się wchłonąć? Czy jeśli na jednym jajniku ma się torbiel, która od kilku cykli się nie wchłania, może powodować zablokowanie owulacji nawet w zdrowym jajniku? Dwa pytania. Zacznę od pierwszego. Ja kiedyś byłem sam ciekawy, ponieważ wszyscy dajemy antykoncepcję hormonalną albo właśnie gestageny w momencie jakichś torbieli czynnościowych. Mówimy to o torbielach czynnościowych, które powinny sobie zaniknąć. I poczytałem trochę metaanaliz i okazuje się, czy my damy te leki, czy nie damy, tak naprawdę niewiele to zmienia, prawda? Nie ma różnic. Także nie do końca to działa podanie czy antykoncepcji, czy gestageny. Natomiast drugie pytanie, aha, torbiel, która się nie wchłania. Jeżeli ona jest hormonalnie czynna, jeżeli produkuje na przykład progesteron, zgadza się, może powodować zablokowanie jajeczkowania. Czyli jeżeli jest to na przykład torbiel ciałka żółtego produkująca progesteron, może zablokować jajeczkowanie. Jeżeli ona jest hormonalnie nieczynna, nie powinna hamować. A tutaj pytanie od pani Agnieszki, już wyświetlam. Już. Zastosowana bemfola, 3 pęcherzyki 20 mm, a brak pod koniec cyklu ciałka żółtego. Czym to jest spowodowane? Oj, nie rozumiem do końca. No bo jeżeli były 3 pęcherzyki i pękły, no to ciałka żółte powinny być, no więc właśnie, pani, nie do końca tak, rozumiem, tak, jak było stwierdzone, że nie ma ciałek żółtych, prawda, bo chyba, że nie pękły pęcherzyki, no i wtedy mamy, ale nie do końca to rozumiem, jak zostało stwierdzone, że nie ma ciałek żółtych po prostu tutaj. Panie profesorze, jeszcze pytanie tutaj od pani, której udzieliliśmy, której pan odpowiedzi udzielił,
Pani Paulinka pisze tak, dziękuję bardzo panu, panie profesorze za odpowiedź, jest serduszko. Czy ja mogę zasugerować to lekarzowi, że chcielibyśmy z mężem hodować zarodki do 5 doby, blastocysty i podać w kolejnym cyklu mrożone? Czy możemy tego wymagać? Wymagać, no to tak trochę już za dużo, natomiast zasugerować absolutnie. Powiem, w owum generalnie praktyką jest hodowla właśnie do blastocysty i zamrażanie, czyli później podajemy, robimy transfery w 5 dniu, prawda? Ponieważ skuteczność tej procedury jest wtedy wyższa. Także ja jak najbardziej myślę, że można to przedyskutować ze swoim lekarzem i transfer blastocysty w cyklu mrożonym. Panie profesorze, dużo teraz młodych pań w wieku, mam tu na myśli 20 parę lat, ma problem z owulacją? Oj, zaskoczyła mnie pani tym pytaniem, dlatego że nie znam tak, statystyk, prawda? Tak sobie akurat myślę. Dokładnych. Może inaczej. Problem na pewno będzie narastał, dlatego że nasze społeczeństwo nie staje się coraz bardziej otyłe. W związku z tym problem będzie narastał z jajeczkowaniem. To jest podstawowa przyczyna tego, ale nie powiem pani dokładnie jaka to jest liczba. Do mnie też trafiają pacjentki już wyselekcjonowane, prawda? Też nie każda trafia. Są lekarze, ginekolodzy, przepraszam, że tak powiem, ale pierwszego kontaktu, którzy też stosują antykoncepcję, więc nie znam dokładnych statystyk, ale na pewno problem narasta. Bardziej tutaj właśnie pytałam pod tym kątem, ale dobrze pan odpowiedział, bo właśnie pytałam pod tym kątem, bo często jest tak, że u mężczyzn tak gdzieś to nasienie jest gdzieś tam coraz gorsze i tak dalej. Z tych naszych webinarów wychodzi na to, że czy młodszy mężczyzna, że nawet ci 40-latkowie mają lepsze nasienie niż teraz ci 20-parolatkowie. I ciekawa byłam właśnie, czy z kobietami to też tak jest, że u nas na przykład problem z owulacją to może być też taki, że trochę XXI wiek gdzieś nas zabija, właśnie pęd, niezdrowe jedzenie, stres, tak? Czy to też gdzieś absolutnie właśnie... też tak uważam, absolutnie no też tak uważam. Stres, pęd życia nas niestety powoduje również niepłodność. To jest choroba cywilizacyjna w chwili obecnej. Plus oczywiście przekładanie planów prokreacyjnych na coraz późniejszy wiek. I to też się z tym wiąże. Ja zawsze mówię moim studentom, że moja prababcia w wieku 23 lat była po 5 porodach, prawda? No fakt, że dwójka dzieci zmarła, ale to o czym świadczyło, to było wtedy naturalne. Teraz przekładamy. Tak, to było normalne. Średni wiek pierwszego porodu w chwili obecnej to jest 27 lat, kiedy ma kobieta. To w przeciągu ostatnich 15 lat, bo ja dane Eurostatu prześledziłem, to wzrosło o 4 czy o 5 lat, prawda? Także no to wszystko ma wpływ. A to jest dużo jednak, 4-5 lat. To jest jednak bardzo dużo. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj. Było miło pana znowu zobaczyć i gościć. Mam nadzieję, że kiedyś dane będzie nam na żywo się również zobaczyć. Szanowni Państwo, dziękuję również za wasze pytania. Jak zwykle było nam miło, że byliście z nami. Panie profesorze, zdrowych, spokojnych, ale chyba wszystkim zdrowych, bo to się najbardziej teraz liczy, żeby te święta były zdrowe. No najlepiej w gronie rodzinnym, żeby mogły być. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane się zobaczyć, będzie nam dane porozmawiać. A na ten moment dziękuję serdecznie za wsparcie, za dużą ilość wiedzy, jak zwykle. Zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku. No i niech się mnoży w OWUM w Lublinie, niech się mnożą dzieciaczki, niech się mnoży szczęście. No i wszystkiego, co dobre życzę. Bardzo serdecznie dziękuję. Zacznę od końca, że również liczę, że się jeszcze spotkamy. Natomiast również pani i państwu życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, wesołych świąt, spełnienia wszystkich marzeń, szczególnie tu paniom, które właśnie na tym czacie widzę po prawej stronie, aby się one spełniły w nowym roku i oby on był dla nas o wiele lepszy niż ten, który zostawiamy już za sobą. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panie profesorze. Proszę pozdrowić wszystkich, cały zespół OWUM od nas i do zobaczenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym naszym webinarze. Serduszka mile widziane jak najbardziej. Polubcie tam Facebooka Kliniki Owum. Bardzo zapraszam, na pewno się miło zrobi. Serduszka jeszcze można zostawać, to zawsze panu profesorowi zrobię screena i oczywiście wyślę, bo należy się. Należy się. Bardzo się cieszę, że tacy specjaliści wspierają nas, bo to jest fachowa, rzetelna wiedza z pierwszej ręki, a taka jest najbardziej potrzebna, żebyśmy szerzyli ten właściwy kaganek oświaty, bo to jest bardzo potrzebne. Dziękuję MSD Polska, dziękuję serdecznie OWUM, dziękuję kochani, że byliście razem z nami. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.